Ani jedna piosenka jakaś normalna. Żydowskie stacje, wszystko to Radio Kolor i co tylko. Spokój. No mało gadania. No. No a jak komputer działał? Tak, no. No. A więc widzisz, no. Tylko w końcu nie ten osób, bo lepiej od tego schylania, bo to się położyło. No tak, bo to się trzeba schylać. Bo to się trzeba schylać właśnie, o to chodzi. Taka robota, że to trzeba się schylać właśnie, o to chodzi. Radio Kolor. Tak. Przynajmniej jakieś piosenki dają takie zachodnie. O samotności, o problemach artystów. A tu się pokopulują dziady w buwie. Wypalenie zawodowe. Tak. Tu po tej bibliotece, po tym uniwersytecie, to będą sprzątać podłogę na zachodzie. To też ważne jest, żeby być cały konserwatorium powierzchni płaskich. Konserwator powierzchni płaskich to ktoś, kto zamiata, sprząta. To ty nie wiedziałeś, co to jest konserwator powierzchni płaskiej? To jesteśmy też w stanie utrzymać tę formę. A bywa tak, że są takie przestoje artystyczne, że coś tańczymy, a później na przykład przez długi czas nic nie ma. To może też powodować jakąś tam frustrację, czy... To znaczy nie ma następnej premiery, tak? Nie ma następnej sztuki. Tak, że nie ma nic takiego nowego, co mogłoby właśnie rozwinąć, czy nawet utrzymać w formie. A trzeba jakby o tą formę cały czas dbać. My musimy codziennie ćwiczyć. To nie jest tak, że my sobie zrobimy 2 tygodnie przerwy, czy tam miesiąc przerwy i my będziemy w super formie. Także musimy codziennie intensywnie ćwiczyć i dbać o ciało i trenować, żeby być właściwie cały czas na tym najwyższym poziomie. Wtedy mamy szansę tańczyć te większe rzeczy. A jaki jest ciąg dalszy kariery dla pierwszej solistki? Skoro jest pani już pierwszą solistką w Polskim Balecie Narodowym, to co dalej? Zagranica? Myślę, że już w moim przypadku raczej nie. Ja się już tak troszeczkę tutaj zadomowiłam, też mam rodzinę i też... To i też uczy pani już tańczyć innych? Też. Więc teraz już może tak. Takie radio kończy Tomasz. Odpuszczam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, sprawi miłosierdzia Bożego w głowie, modliła się Krystyna, szczęść Boże. Bóg zapłać, dziękujemy, tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Witaj, Święta Boża Rodzicielko, Ty wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bo Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój, nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź do nieba wszystkie dusze, zapomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I ten Ojca Świętego Franciszka i Ojczyzny, pod Twoją broną. Czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synom swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Modlę się Janu z Bielsko-Białej, Bogu w intencji wiadomej, Bóg zapłaci. Zapłać dziękujemy jeszcze modlitwa świętego Jana Pawła II. Maryjo, w poranek pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów żydowskie, za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj w czasach niepokoju nie ma nic wartościowego, co człowieka, który jest ewentualnie w potrzebie, jest coś, co mogłoby mu pomóc. Także to są wszystko bezwartościowe utwory i nie ma co się dziwić, że owoce takie są jak w postaci zachowania fatalnego. Tylko chlanie, picie, upalenie papierosów, obgadywanie się wzajemnie. Takie życie destrukcyjne, no to ile ten człowiek może pociągnąć? Radosną wieś ochrony. Bądź jego opiekunką. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Thank you.
Drodzy Państwo, przyszła teraz pora na felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówi do nas europoseł profesor Mirosław Piotrowski. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, które zelektryzowało polityków europejskich, była decyzja brytyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu, czyli uruchomienia procedury wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Przypomnę, że w czerwcu minionego roku Brytyjczycy w ogólnonarodowym referendum opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że do końca marca tego roku formalnie notyfikuje decyzję o wyjściu z Unii. Jednakże wspomniany Sąd Najwyższy orzekł, że nie może tego uczynić bez zgody Parlamentu Brytyjskiego. Co warte odnotowania, sąd uznał, że niekonieczna jest opinia parlamentów w Szkocji, Irlandii Północnej i Walii. Zdaniem sądu, od momentu, kiedy Wielka Brytania przystąpiła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, prawodawstwo unijne stało się źródłem prawa Wielkiej Brytanii. Dlatego, jak orzekł sąd, nie można usunąć unijnego prawodawstwa bez uzyskania zgody brytyjskiego ustawodawcy na uruchomienie artykułu 50 Traktatu z Lizbony. Artykuł ten dotyczy procedury wyjścia kraju członkowskiego z Unii. Natychmiast po ogłoszeniu wyroku prokurator generalny stwierdził, że rząd zastosuje się do orzeczenia sądu, ale rzecznik rządu oświadczył, że decyzja Sądu Najwyższego nie wpłynie na plany rządu i nie przesunie daty uruchomienia procedury wyjścia.